trawa pięknie pachniała. Pierwsze promienie słońca odbijały się w kropelkach rosy, która zbierała się na liściach i łodyżkach. Słońce wstawało i zapowiadał się piękny, ciepły, wiosenny dzień. Żaba Eugenia wylazła z bajorka i zakumkała radośnie. Lubiła wiosnę. Motyl Eustachy przysiadł na stokrotce i westchnął. Wiosna, wiosna. Wszyscy zajęci swoimi sprawami, a ja tylko latam od kwiatka do kwiatka i nudzi mi się. Powiedział przygnębiony, patrząc na gąsienicę, która wcale nie była zainteresowana zabawą. Myślała tylko o tym, aby zaspokoić wielki głód. Gąsienica Ola pełzła sobie po łodyżce rumianku. Obgryzała liście, ale była zaniepokojona. Czuła się jakoś dziwnie, tak jakby było jej za ciasno we własnym ciele. Przeczuwała, że niebawem coś się zmieni. — Co u ciebie słychać, Olu? — zagadnął ją ślimak Antoni, który miał apetyt równie wielki jak gąsienica. — Pyszne jedzenie w tym naszym ogrodzie, nieprawdaż? — Prawdaż, prawdaż. — przekomarzała się Ola. — Tylko brzuch mnie boli. Chyba się przejadłam. — To niedobrze, to bardzo niedobrze. — powiedział ślimak, kręcąc główką. — A ja dzisiaj jeszcze nic nie jadłem. Ogrodnik zerwał ostatnie główki sałaty. Chyba nie spodobało mu się, że obryzałem liście, a były takie zieloniutkie i chrupiące. Dodał tonem usprawiedliwienia. Och, jak jasno! Wykrzyknął nagle kret Bonifacy, który wynurzył czubek nosa z kopca. Bonifacy! Krzyknął do niego ślimak Antoni. Coś ty narobił? Kopczyk na środku ścieżki, ogrodnik bardzo się zezłości. Zmartwił się ślimak, ale kret wcale nie słyszał jego narzekań, bo rył korytarz już w zupełnie innym miejscu. Chyba nadciąga wielki upał, oznajmiła gąsienica Ola, masując się po grubym brzuszku. Czuję się bardzo zmęczona i ociężała. Czas poszukać cienistego miejsca na brzeg. Oj, Olu, Olu, niedobrze, bardzo niedobrze. Zatroskał się motyl Eustachy. Ruchu ci potrzeba. Rozleniwiłaś się ostatnio, tylko jesz i śpisz. O, ty też to zauważyłaś? Zapytała Ola, ziewając przeciągle. Ale ja czuję się taka ociężała. Ziewnęła. Muszę iść, powiedziała. Muszę iść spać. Do zobaczenia. Ja muszę poszukać czegoś do jedzenia. Powiedział ślima i ruszył w drogę. Jestem taki samotny. Kolejny raz westchnął motyl. Nie ma z kim porozmawiać, pofruwać, nacieszyć się pięknym kwiatem. Wy tylko wiecie. Zakończył z wymówką. Gdy dzień minął i zrobiło się chłodniej, wszyscy przyjaciele spotkali się przy grządce z rzodkiewką, która stanowiła kolację dla ślimaka Antoniego. Widzieliście może Olę? Dopytywała żaba Eugenia. Nie, nie widziałam jej od rana. Niestety, ani ślimak, ani motyl, a już tym bardziej kret nie widzieli gąsienicy od porannej rozmowy. A widzieliście to dziwne coś? Czy przyczepione po bliższym pokrzywdę? Zakumkała żaba. Taki rulonik. To co to może być? Zwierzęta nie potrafiły odpowiedzieć na to pytanie. Gdy zapadła noc, zmartwieni mieszkańcy ogrodu oddalili się do swoich kryjówek. Przez kilka dni nikt nie spotkał Oli w ogrodzie. Pewnego ranka motyl Eustachy witał piękny wiosenny dzień, fruwając od kwiatka do kwiatka, od rabatki do rabatki. Nagle ujrzał ślicznego motyla siedzącego na płatkach tulipana. — Cześć, Eustachy, miałeś rację. Ruch jest wspaniały, fruwam sobie już od rana. — Powiedział motyl. — Witam. — odparł zaskoczony Eustachy. — Ale kim ty jesteś? Nie poznajesz mnie? To ja, Ola. Rzekł motylek i radośnie zatrzepotał skrzydełkami. — Coś podobnego. — zdziwił się motyl Eustachy. — To wspaniała wiadomość. Zakumkała żabka. No to już wiemy, co to za dziwny rulonik wisiał pod liściem pokrzywy. Wykrzyknął ślimak Antoni radośnie. To nie jakiś tam rulonik, to
tylko kokon, a nasza gąsienica Ola przemieniła się w motyla. Oznajmił uroczyście król Bonifacy i znowu schował się w kopcu. Spod ziemi wydobył się tylko stłumiony głos kreta. To nie na moje oczy!